Cześć kochani, zapraszamy Was do wspólnego czytania książeczek z serii Mały Chłopiec. Czytamy dzisiaj Ciężarówkę Czarka. Pomysł Natalie Bellino, ilustracje Alexis Nezme, tekst Emily Beaumont, tłumaczenie Magdalena Staroszczyk. Ciężarówka Czarka. Czarek jest bardzo dumny, że może prowadzić taki piękny samochód. Dziś zatrzymuje się w warsztacie na mały przegląd, bo następnego dnia wyrusza w długą trasę. Trzeba regularnie sprawdzać, czy ciężarówka nie potrzebuje naprawy, żeby nie doszło do wypadku. Po przybyciu do klienta ciężarówka Czarka jest szybko załadowywana. Otu. Nie ma czasu do stracenia. Trzeba natychmiast ruszać w drogę. Towar musi być dostarczony na drugi koniec kraju. Setki kilometrów stąd. Za kierownicą swojej ciężarówki Czarek czuje się szczęśliwy. Na drodze mija wielu przyjaciół, kierowców. O tutaj. Kolega prowadzi inną ciężarówkę. Witają się, machając do siebie z samochodów. Nikt nie ma czasu, żeby się zatrzymać, bo każdy gdzieś się spieszy. Spójrzcie, tutaj też jedzie Artur swoim autem. Ciężarówka jest wspaniale wyposażona. W nocy można odpocząć w małej kabinie. Za zasłonką jest miejsce do leżenia, lodówka, a nawet telewizor. Po wielu godzinach jazdy Czarek dojechał na miejsce. Zaparkował ciężarówkę do rozładowania. Towar został dostarczony, ale Czarek nie może tu zostać. Za chwilę wyrusza w następną długą podróż. Zagadki Czarka. Co robię, kiedy mijam na drodze przyjaciela? Macham mu. Gdzie mogę zrobić przegląd ciężarówki? W warsztacie. Jakie kolory są na moim samochodzie? Żółty, fioletowy i pomarańczowy. Czy w mojej ciężarówce można spać? Tak, można. Skąd zabieram towar, który przewożę? Z magazynu. Ty też możesz prowadzić ciężarówkę Czarka, czytając razem z nami. Do usłyszenia.